Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Kerem, a to jest Euro Truck Simulator 2. A więc tak. Co wieziemy? Części samochodowe. No i to tyle. Jedziemy. Gdzie się wyjeżdża? Fuck. Źle wyjechałem. Aktualnie gram na wersji 1.9.22. Jak na razie najnowszej. Dużo rzeczy jest tu zmienione. Poprawili sztuczną inteligencję i tak dalej. Dobra. Wyjedziemy? Wyjedziemy. Najlepiej się w deszczu mi jeździ. To jest cudo. No i dobra. Jedziemy z Scanią, jak co? Piękna ta Scania. Oto ona. Dobra. A, włączymy sobie radio. Co to za kierowca, który radia nie ma włączonego? Nie, dobra. No to może opowiem wam mój pierwszy raz z grą Euro Truck. No to mój pierwszy raz z nią był, nie wiem, może rok temu. No, rok temu. Ale moją pierwszą grą to było German Truck chyba. Jeszcze przez nią coś było, ale nie wiem. Zapomniałem, jak się nazywa. Euro Truck, a German Truck to dwie różne bajki. W German Trucku na początku, jak miałem tą grę, to jeszcze nie miałem, to wiadomo, jeszcze nie miałem Euro Trucka, nie? To podobało mi się i tak dalej, ale no ale wiecie, jak to jest. Pierwsze wrażenie. Ogólnie German Truck, Euro Truck to się fizyką różnią. W German Trucku no to nie podoba mi się fizyka. Bardzo taka sztuczna, albo no nie wiem, jak to powiedzieć. Po prostu Euro Truck wymiata. Fajnie jakby było na Euro Truck ETS na multiplayer. Miał być, ale podobno wycofali. Można grać na wersji alfa, ale nie wiem, czy to wypali. Dobra. Jedziemy 4. Do celu mamy 204 km. Czyli to jest około 4 godzin. Tak nam pisze, 4 godziny i 45 minut. No to coś o odcinkach. No to myślę odcinki nagrywać także co zlecenie. Wiadomo, że jak będę miał zlecenie, co będzie miało 50 km, czyli mniej więcej godzinę czy dwie, to nie będę tak nagrywał, to wezmę dwa zlecenia albo trzy. Ale teraz mam 6 godzin, to jeden, myślę. Może kiedyś, jak Let's Play wypali. W sumie to jest mój drugi odcinek z Eurotracka, ale tak by pierwszy, bo tamten no to zapomniałem nagrywać, a już było całkiem.
Za niedługo, chyba w maju, 27-4 maja wychodzi Watch Dogs. Nie umie się doczekać niego. Może kupię sobie na PlayStation 3. Ale to wszystko w swoim czasie. Wszystko się zobaczy. Na PlayStation gram w różne gry, najczęściej to GTA 5 albo FIFA 14. W FIFA 14 gram menadżerem, mam karierę, nie? Mam pod swoją opieką Real Madryt. Moim zdaniem najlepszy klub na świecie, w Europie. Może patrzyliście na mecz o Puchar Króla Real Madryt FC Barcelona? Nie wiem, może. To było piękne, jak wygrali. Zasłużyli sobie na to, na miejsce w tym finale i na puchar. Tak jak zasłużyli sobie na miejsce w finale Ligi Mistrzów. Pierwszy mecz z Bayernem 1-0. Po strzale Karima Benzemy. Drugi mecz 4-0. Po strzale tego Sergio Ramosa, który oddał dwa strzały głową. Potem Cristiano Ronaldo. Dwie bramki strzelił, jedną z rzutu wolnego. A drugą po podaniu Bale'a. Oczywiście Bayern też zasłużył sobie na miejsce w półfinale, w finale, ale odpadł i nie doszedł do finału. Atletico wyeliminowało Barcelonę. Za 3 tygodnie, 26 maja, finał Ligi Mistrzów w Lizbonie. Ciekawe, jak się to wszystko potoczy. Myślę, że Real Madrid wygra i będzie miał w końcu wymarzony 10. puchar Ligi Mistrzów. Jak Atletico Madryt wygra, to będzie miało dopiero, no może nie dopiero, to będzie miało pierwszy puchar Ligi Mistrzów. Jakby Chelsea wygrało, no jakby doszło w ogóle, jakby wygrało, nie? To José Mourinho byłby pierwszym trenerem, który wygrał Ligę Mistrzów z trzema innymi drużynami. A jeżeli Bayern by wygrał, to by była pierwszą drużyną, która obroniła to mistrzostwo z rzędu. No ale cóż, nie dali rady. Wszyscy mówili, że Real przegra, ale tak się nie stało. Niestety czy niestety, tak musi być. Jeszcze 2 godzinki jazdy. A moją pierwszą ciężarówkę plan. Moją pierwszą ciężarówkę planuję kupić tak, jak będę miał około 15-16 level i około 150 tysięcy. Może mniej albo więcej, zależy, jak mi się uda uzbierać. To wszystko zobaczymy. Wszystko się okaże w późniejszym czasie, nie? Piękna. Teraz na dworze mam piękną pogodę.
Przedtem była burza, deszcz. No ale już przestało lać. Na szczęście. To jest bodajże Scania R. No, Scania R. To jest bodajże Scania R380. Jeszcze nie wiem. Czy wiedziałem, ale zapomniałem. Zejdziemy sobie na pobocze, może porobimy parę zdjęć. Poczekajcie, ja sobie wyłączę może deszczyk. No bo dobra, jak będzie równa godzina, to wyłączę deszcz. Chociaż lubię jeździć w deszczu, specjalnie sobie ustawiłem na maksymalną pra na maksymalne prawdopodobieństwo opadu deszczu. No ale pokażemy trochę świata. Dobra. Godzina 30 do końca. A ja od razu mówię, że nie będę się bawił teraz w cofanie, bo gram na klawiaturze. Na klawiaturze nie umiem naprawdę. Muszę się do tego przyznać. Może od drugiego albo trzeciego odcinka będę grał na kierownicy. Na kierownicy będzie lepiej. Tak jak mówiłem, że sobie zjedziemy. Tak, tylko żeby zrobić zdjęcie. No, pomyliłem się. Choćby tu szyby nie było. Dobra, idziemy. Jeszcze 19 minut i wyłączam deszcz. No i dobra. Fajny klakson ma. My jedziemy do Brna. Jak mi się zdaje. Dobra, wyłączę ten deszcz. Za niedługo się wyłączy. No, a za niedługo będziemy. Widziałeś mnie?
Mamy rondo. Oh, fuck. Jeszcze pamiętam, kiedy byłem na rondzie w Eurotrucku. Dobra, światełka mamy. Cuko. Stacja paliw 500 metrów. 38 minut do końca. Idziemy do Czech. Deszcz już powinien wyłączyć. Na pewno to dałem. Powinien się stanie długo wyłączyć. Już za długo jest. Dobra, niestety. Pojedziemy w deszczu jeszcze. Idziemy tak sobie samotnie. Nikogo tu nie ma. Jesteśmy sami w naszej skanie. O, już widać na naszym GPS-ie flagę. Czy to znaczy, że już dojeżdżamy? Tam jest nasz wyładunek. Wyładujemy i żegnamy się. Coś biedy się ma Ups, co to było? Dobra, może jeszcze dzisiaj nagrywam z kolegą Minecrafta. Może. Ojej, co jest z tobą? Czy te 12 minut musi dotrwać? My jedziemy prosto. Coś mi się wydaje, że będzie rondo, ale nie jestem pewien. Chyba tak. Aha. Musimy zjechać na ten pas. Dobra, wciśniemy mu się tu. Ja chyba jeszcze nie byłem.
No, jak mówiłem, że się nie będziemy bawić w cofanie. Kończymy. Zarobiliśmy 5656. Damy sobie rynek wysokiej wartości. Rynek pracy, szybkie zlecenie. Zbiorniki ciśnieniowe. Dobra, już sobie wybierzemy. No i dobra. Piękne. To kończymy na dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.